Ze mną w programie Proaktywnie jest Anastazja Strudzińska. Gra na skrzypcach od 4 roku życia i gra w zespole z jej rodzicami Trio Amor. Tak jest. Najczęściej w Kołobrzegu. Tak. Jeśli byś miała jeszcze raz zacząć swoją przygodę ze skrzypcami, zaczęłabyś, czy byś powiedziała nie dziękuję? W życiu bym tak nie powiedziała. Na pewno nie żałuję tego, co się stało. Nie żałuję tego, że jednak rodzice mnie wypchnęli w to wszystko. No, w sumie nie miałam wyboru, tak? Mając 4 lata, no to raczej nie znałam innego życia. No, oni są muzykami, tak? Tata gra na skrzypcach, mama na fortepianie, po wyższej szkole muzycznej wszyscy, więc, znaczy oprócz mnie. To naprawdę nie żałuję, jestem w tym miejscu, w którym powinnam być. Chodziłaś do szkoły muzycznej. Tak, chodziłam. I teraz wielu rodziców ma taki problem, bo posyła dzieci do szkoły muzycznej, bo widzą, że mają jakiś talent, widzą gdzieś ciągoty do tego, ale zaczyna się pewien wiek i nie chce mi się ćwiczyć, czy ja muszę ćwiczyć. Co byś powiedziała takim rodzicom? Zmuszać to dziecko do ćwiczenia, jeśli ma talent i wcześniej to lubiło, czy po prostu odpuścić? Na pewno będzie ciężko rodzicom w tym okresie. Myślę, że trzeba jakoś to zainteresować tą osobę, to dziecko. Trzeba pokazać, co może osiągnąć w przyszłości. Pokazać, że to jest ciekawe, bo nie wiem, zabrać na jakieś koncerty, takie typowo może nie klasyczne. Zależy, co dziecko lubi, tak? Jeśli lubi klasykę, to oczywiście jak najbardziej, ale zazwyczaj to dzieci tak, no klasyka to takie coś nudnego tam, więc proponuję zabrać ich na jakiś rockowy koncert, czy jakiś taki, nie wiem, nowoczesnej muzyki, ale właśnie z instrumentem. I zachęcić do tego, żeby na przykład na YouTubie teraz jest pełno nowych takich młodych artystów, którzy coś swojego tworzą właśnie z tym instrumentem. I żeby dziecko się zainteresowało, no i wtedy oczywiście myślę, że samo zacznie tak jakoś brać instrument do ręki. A patrząc na, nie wiem, na siebie czy na swoich rówieśników wtedy, kiedy zaczynają się te problemy, że dziecko już samo nie chce ćwiczyć? Pewnie wtedy, kiedy troszkę dorośleje i ma znajomych, są chęci do wyjścia gdzieś tam, na jakąś imprezkę, coś. No i wtedy wiadomo, że się nie chce, ale w moim przypadku było tak, że w sumie nie miałam dużego wyboru, żeby gdzieś tam wychodzić z tego domu, żeby jakieś były inne atrakcje. No i plus miałam taką babcia, która miała ostrą rękę, mocną, która mnie nie wypuszczała nigdzie, mówiłam, masz ćwiczyć i koniec. Więc ale tak to jak wyglądało. Słyszałam, wyszło na dobre. Tak, wyszło na dobre, więc dziękuję babciu, dziękuję wszystkim. Czy jeśli byś od skali 1 do 10, skrzypce, jak trudny jest to instrument do grania, do nauczenia się grać? No uważam, że jednak cała dziesiątka. Tutaj jest tyle kwestii, że osoba, która nie ma słuchu, to w ogóle nie powinna podchodzić do tego instrumentu. Jeśli ma się słuch jako taki, to też nie powinna podchodzić. Nie musi być to absolutny słuch. Na przykład ja nie mam absolutnego. Nawet jak gdzieś tam słyszę, no absolutny wiesz, na czym polega, że na przykład ktoś tam słyszy jakiś dźwięk i już wie, że to jest nuta ta, tak? Ja tego nie mam, ale potrafię grać, bo słyszę właśnie wysokości i tak dalej, więc to jest taki najgorszy problem z tym instrumentem. Plus jeszcze widać, że nie mamy progów tak jak na gitarze, tak? Ja to zawsze zastanawiam, bo tu obok stoi gitara i ja sobie coś tam wdąkam, nie? Ale tam są progi i ogólnie to jest dość proste. No, a tutaj tak patrzę i się zastanawiam, no, jak chodzi, to zrobić. Tak. Więc tu nie ma progów i wszystko zależy od słuchu. No i jeszcze ogólnie, co jeszcze mogę dodać? 4 struny może nie tak dużo, w innych skrzypcach są jako nawet 6. Jak się tutaj. Tak, powiem Ci, że można i tak, można tak? I na gitarze grać, wszystko. No właściwie to przecież struny. No, jakoś te instrumenty są podobne. A jeszcze wracając do słuchu absolutnego, da się go nauczyć, czy z tym się trzeba urodzić? Myślę, że da się nauczyć. Ale to zajmuje bardzo, bardzo, bardzo dużo czasu i ćwiczeń i wszystkiego, więc nie wiem, czy warto w to brnąć. Zależy, co człowiek chce osiągnąć, tak, w życiu. Ale szczerze to nie zazdroszczę tym, co mają absolutny słuch, ponieważ ogólnie muzycy nawet dobrzy
to nie zawsze bardzo czysto grają, tak? A osoba, która ma absolutny słuch, to wtedy bardzo, bardzo się męczy. A czy na przykład, żeby być nauczycielem muzyki, nie mówię takim, że udzielamy korepetycji, tylko nie wiem, na studiach czy w szkole muzycznej trzeba mieć słuch absolutny, czy nie? Nie, raczej rzadko kto ma. Mhm. To jest naprawdę, zazwyczaj to jest od urodzenia. Sobie jeszcze łyczka wezmę. Trzeba mieć taki coś. Pyk. Odcinek taki. Chciałam sobie kupić. No. A dostałam na urodzinie. Dostałam się, ale fajnie. Takie prowizoryczne, ale. Ale fajnie. To, nie, to jest ogólnie przydatne, bo jak się dźwięk tam, wiesz, z audio, to się zawsze stara, że wszyscy tak robią. To o to chodzi. Ale tak, to o to chodzi. No ja dopiero się nauczyłam w pracy motorzysty, tak, to myślałam, że to jest taki, wiesz, taka zabawka. I fajnie wygląda, jak się filmy kręci, nie? Czy da się utrzymać z gry na skrzypcach? Zależy, jakie mamy potrzeby. To raz. Jeśli na przykład nie chcemy dużo mieć pieniędzy i kupić sobie willę gdzieś na Malediwach, no to można. Oczywiście da się. Jak zdobyć pierwszych klientów? Jak zacząć? Ja miałam o tyle łatwiej, że zaczęłam swoją przygodę właśnie z rodzicami jako zespół. Chociaż łatwiej, no może i nie łatwiej, bo teraz na przykład mnie kojarzą, wiesz, z taką małą dziewczynką, że o, to ta dziewczynka, co gra z rodzicami, taka malutka, wiesz, co tam nic nie potrafi, bo ciągle jest właśnie ze swoimi mamą i tatą. Ale no, są plusy i minusy, tak? Dzięki nim zaczęłam właśnie wchodzić w tą branżę, w ten cały rynek. Teraz od chyba roku, od lata, bardziej tak konkretnie, od tego sezonu zaczęłam próbować sama, takie pseudo solo kariera, można tak powiedzieć. Jest to trudne, ponieważ trzeba mieć siłę przybicia. Trzeba nie bać się, trzeba, wiesz, być pewnym siebie, żeby pracodawca jakby widział, że o, to jest ten człowiek, który mi tutaj zaraz przyjdzie i zrobi show i ludzie będą zadowoleni. No i oczywiście kwestia dogadania się co do wynagrodzenia. To jest najtrudniejsze, ja jeszcze się uczę tego, ponieważ zawsze myślę, że a, nie mogę więcej wziąć, no bo ja przecież jestem taka, wiesz, co ze mnie za gwiazda, tak? Ale no trzeba się tego nauczyć i właśnie siła przybicia, no i oczywiście znajomości byłoby bardzo fajnie mieć. Dopiero właśnie, tak jak Ci powiedziałam, zaczynam tą sieć rozpuszczać swoją. I dopiero robić jakieś tam znajomości, kształtować. No ale wszystko przede mną, mam nadzieję. Jak na razie jestem zadowolona, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Robię troszkę reklamy swojej, właśnie na Facebooku strona, tak, na YouTubie też kanał Sły, więc coś tam idzie do przodu. Dziękuję. A talent jest, także no, powinno pójść. No, oby. A jak zacząć zarabiać na nauce gry na skrzypcach? Tego się nie powiem, bo nie uczę, nie udzielam lekcji i myślę, że nie dam rady. Ja nie mam cierpliwości do nauki kogoś, nawet jeśli to będzie, nie wiem, super wyjątkowe dziecko z dużym talentem i cierpliwością, to myślę, że to nie moje. A miałaś cierpliwość, jak się uczyłaś? Nie. Co robiłaś, jak ci się nie chciało? Oprócz babci, która stała nad tobą i mówiła, o, Anastazja, ćwiczymy. Byłam bardzo niecierpliwym dzieckiem, chociaż, to znaczy niecierpliwym, zawsze się irytowałam, ale wiesz, jak trzeba było stać i grać, no to grałam. Tata mnie właśnie tak trzymał w tych ryzach, ale zazwyczaj on tam, wiesz, coś ciekawego wymyślał, typu na przykład, nie wiem, czy to jest ciekawe, ale musisz zagrać ten utwór bezbłędnie i wiesz, dawał mi na przykład od zapałek pudełko całe i mówił, zagrasz dobrze, to przykładasz zapałkę w drugą stronę. Tak? Jeśli je zagrasz źle, to wszystko z powrotem i od nowa. Więc powiem taką ci, miałam motywację. Powiem ci, ja chciałam mieć takie dziecko, co ma taką motywację, bo by to, myślę, wiele rzeczy by to ułatwiło. A czy dorosły człowiek może zacząć uczyć się grać na skrzypcach? Załóżmy, że ma jakby słuch, nie absolutny, ale okej. Okay. No myślę, że w każdym wieku można zacząć cokolwiek nowego, uczyć się. Może nie będzie to takie łatwe jak podczas dzieciństwa, w czasie dzieciństwa, ale
też są właśnie plusy i minusy, bo ja uważam na przykład, jak człowiek jest dorosły, to on więcej rozumie. Jak mu powiesz, że masz zrobić tak i tak, to człowiek dorosły robi. Tak, dziecku powiesz, że nie wiem, tutaj musisz rękę położyć takim ciężarem, tak, czy jakoś tam go prowadzić, ten smyczek w ten i w ten sposób, to on nie zrozumie, bo nie wie dlaczego, nie wiem co i jak. No właśnie, dziecko może szybciej łapie wszystko i tak jak z nauką języka, tak? No dzieci łatwiej się uczą, no bo nie wiem, mają jakiś taki lepszy mózg chyba niż dorośli, nie mają tyle problemów na głowie. No i na przykład właśnie akcent zgubią, tak? Mhm. Z kolei wracając do nauki skrzypiec, osoba dorosła zrozumie, jak mu się powie, nie wiem, zagraj czysto, zagraj tutaj lekką ręką, no i coś tam jeszcze, jak powiesz, no to zrobi. Ale właśnie, bo jeszcze rozmawiałam kiedyś też z pewną skrzypaczką i zadałam jej to samo pytanie, powiedziała, że dorosły się nie, jakby, że dla dorosłego najtrudniejsze jest w nauce na skrzypcach to, że on za bardzo słyszy te błędy i po prostu on nie jest w stanie tego znieść. I się zastanawiam, jakby, jakie masz do tego podejście? Zgadzasz się z tą opinią, czy nie? Też może być, tak, może być, że dorosły słyszy, ale właśnie wtedy dorosły, jak słyszy te błędy, to wie, jak je poprawić, jeśli nauczyciel mu powie, zrób tak i tak. Może bardziej się irytuje ten dorosły człowiek, bo widzi się, o, mi się nic nie udaje, dobra, zarzucę. Ale dziecko ma jednak, wiesz, rodzice mają wpływ na dziecko, tak, wszyscy wokół też mają wpływ na dziecko i raczej właśnie to może skutkuje taką lepszą efektywnością w tym wieku nauki. Czy straciłaś coś z tego powodu, że grasz na skrzypcach? Na pewno nie mogę mieć długich, ładnych paznokci. No, zamiast długich, ładnych, chudziutkich paluszków, to ja mam właśnie takie grube, krótkie sardelki. I tyle. Słuchajcie. Więc myślę, że nic nie straciłam, więc zyskałam. No i uważam, że dla mnie skrzypce to są takimi drzwiami zielonymi w tym życiu. Albo, nie wiem, może kotwicą jakąś taką, że mogę się tego chwycić i wiem, że to jest moje, to jest coś, co ja potrafię zrobić dobrze. No i czuję się w tym jak, nie wiem... Ryba w wodzie. Tak, dokładnie, jak ryba w wodzie. Czuję, że to jest miejsce moje na ziemi. A wolisz muzykę klasyczną czy nowoczesną? Ciężkie pytanie. Lubię słuchać klasyczną muzykę. Wykonywać też lubiłam, jak byłam w szkole. Właśnie dawno jej nie grałam, tej klasycznej muzyki, no bo dawno już skończyłam szkołę muzyczną. W mojej branży teraz nie jest ona tak jakby potrzebna, nie ma takiego zapotrzebowania. Tak. Więc bardziej jest to muzyka nowoczesna, ale też ciężko powiedzieć, co jest trudniejsze, bo wiesz, w klasycznej muzyce nie masz możliwości odejścia od tego, co jest napisane na w nutach, tak, na kartce. Z kolei nowoczesna muzyka jest taka, że możesz sobie grać co chcesz, ale jeśli chcesz, żeby to ładnie brzmiało, no to wiesz, wypadałoby wymyślić jakąś improwizację, jakieś wariacje do tego, coś takiego, żeby to nie było monotonne, takie nijakie. Więc nie mogę ci powiedzieć, co jest trudniejsze. Zależy, co chcesz osiągnąć. A masz tremy przed występami? Mam. Masz. O, to się zdziwiłam, szczerze. Może nie przed każdymi, nie przed każdą sceną, każdymi występami. Dobrze mówię? Mhm, przed każdym. Mhm. Tak, nie przed każdym występem, ale mam. Jest to jednak, wiesz, chcę zawsze dobrze wypaść. Chcę, żeby ludzie byli zadowoleni, żeby wyszli od z koncertu i mówili, ale super było i wszystkim, wiesz, opowiadali, że no, że super wrażenia, że odpocząłem albo tam, nie wiem, dobrze się bawiłem. To jest bardzo mi potrzebne, jednak w tej kwestii ocena ludzi jest dla mnie ważna. I no i trema wiadomo, że jest zawsze, bo nie wiem, jacy ludzie przyjdą. Trzeba dobrać dobrze repertuar, no bo wiesz, jak przyjdzie na przykład starsza pani, która nie lubi muzyki eskowej, na przykład radiowej, tak? No to nie mogę czegoś takiego zagrać, więc trzeba, wiesz, wymyślić coś klasycznego, takiego znanego, albo z jej ale wieku wcześniej wiesz, młodszego. Jacy będą klienci, czy nie? Nie zawsze. Zazwyczaj nie wiem. A, zazwyczaj nie wiesz. Tak, zazwyczaj nie wiem.
Jest to taki przekrój od młodego do starszego. Są na przykład rodzice z dziećmi, więc wtedy też wiesz, trzeba patrzeć, że trzeba zagrać coś takiego młodzieżowego, coś, żeby dziecko potańczyło, to wtedy wiesz, rodzice w niebo wzięci, że ich mała pociecha, wiesz, jest szczęśliwa. Tak. A jak radzisz sobie z tą tremą? Jak radzę z tremą? Zaraz zobaczymy. Na pewno głęboko oddycham. Staram się wprowadzić w taki stan zasypiania. No i jak się zaczyna, wiesz, ziewanie, no to jest dobrze. Ale zazwyczaj powiem Ci, że nie umiem sobie poradzić z tremą. No wstyd mi powiedzieć, ale to jest jakby... tego się trzeba nauczyć. Ja jeszcze do końca tego nie umiem robić. Ale trema mi schodzi po czasie. Jak już jestem na scenie, bo najgorsze to właśnie czas oczekiwania. Po prostu no strach. Jak już mam te pół godziny przed koncertem, to jest tragedia. Ja wolę przyjechać tak wiesz, minuta w minutę, żeby wszystko raz i już wychodzę na scenę. Żeby nie było tej chwili oczekiwania, chwili stresu. No i stres właśnie schodzi po kilku utworach, kiedy już czuję się pewnie, widzę, że ludzie już tak w miarę mnie akceptują, no i wtedy jest dobrze. A miałaś jakąś wpadkę występową? Miałam wpadkę na egzaminie u siebie w szkole, dlatego egzaminów nie wspominam dobrze, dla mnie egzaminy to są po prostu koniec świata. Może nie to, że to była wpadka, ale było strasznie przykre dla mnie, bo 5 minut temu w pokoju u siebie, czy tam, no przed nauczycielką, grałam. To był bodajże kaprys Paganiniego, nie pamiętam czy pierwszy, czy piąty, dokładnie nie mogę Ci powiedzieć, ale no był trudny, tak? Nie ukrywajmy, kaprysy Paganiniego są trudne. Przed nauczycielką grałam, no po prostu pit, glans, wszystko na 10, 10 punktów na 10. I byłam tak zadowolona, mówię, no nic nie może mi tego zepsuć. Otwieram drzwi na aulę egzaminacyjną, wychodzę, kłaniam się i po prostu ręce z waty. I nie mogę nic zagrać. Zagrałam oczywiście od początku do końca, ale zupełnie nie tak jak trzeba. Nuty, dobra, te, ale wszystko inne to była po prostu totalna porażka. Więc wyszłam, no i się popłakałam. A czy na przykład da się grać ze zwichniętym nadgarstkiem? Myślę, że nie. Na szczęście nie miałam nic takiego, ale tutaj właśnie jest najważniejsze co w tym instrumencie. Każdy szczegół w palcach, tak? Musisz czuć wszystko. Więc myślę, że nawet pamiętam, że nawet jak jestem zmęczona, jak tutaj mnie wszystko boli, te mięśnie, to już jest inaczej. Masz inne odczucia, masz jakby czujesz, że coś Ci przeszkadza i musisz się do tego jakby dostosować, przyzwyczaić, ale jak złamany czy zwichnięty, to wątpię. A da się jakoś, nie wiem, ćwiczysz jakoś na ręce, żeby mieć jakby dłużej móc grać, czy to po prostu w trakcie grania się wyrabia? Powiem Ci, że trzeba jednak chodzić na siłownię. Z tego co widzę, jak mój idol, powiedzmy, że on jest David Garrett, może ktoś tam słyszał, jest teraz taki bardzo znany muzyk, skrzypek, to jak się na niego popatrzy, to nigdy nie powie, że on jest skrzypkiem. On jest tutaj, wiesz, tak ładnie zbudowany, więc widać naprawdę, że jest to potrzebne i jest potrzebna siła w tym wszystkim, no i wytrwałość i wytrzymałość na scenie. Bo powiem Ci, że po godzinie grania na tym instrumencie, to mam wrażenie, że, nie wiem, kopałam rowy. Ale powiedz, jak zabrać gimbal i latać z tym, przydałoby mi się przypakować. Wiesz, samo to, że Ty stoisz, trzymasz te skrzypce u siebie tutaj na ramieniu i z taką odchyloną głową stoisz trochę krzywo, no bo to nie jest takie normalne, tak, stać w tą stronę odchylonym. Więc nawet nie to, jest to ergonomiczna tak, pozycja. Dokładnie. Więc nawet to już sprawia Ci jakiś tam, może nie ból, ale zmęczenie przynosi. W jakich nacjach skrzypce są popularne? No to mnie zaskoczyła się. No na pewno Węgry, to jest oczywiście jak najbardziej. Muzyka węgierska na skrzypcach to miód na moje uszy. Właśnie skrzypek Lakatosz na przykład, który gra wszystko i wszystko i wszystko. Więc można go posłuchać, no polecam.
Teraz jak obserwuję internet, no to naprawdę skrzypce są ze wszystkich stron. Można usłyszeć w każdej nacji, więc... Przechodzą swój renesans, czy niekoniecznie? Myślę, że tak. Ponieważ widzę coraz więcej, wiesz, młodych osób, które sięgają po ten instrument i robią coś niesamowitego z nim, naprawdę. Jak często trzeba ćwiczyć, aby osiągnąć mistrzostwo w tej dziedzinie? No, mistrzostwo, jeśli chcemy osiągnąć, to oczywiście codziennie po kilka godzin. To na pewno. W moim przypadku tak nie było. Nie wiem dlaczego, może lenistwo, pewnie tak. Ale grałam oczywiście codziennie po jednej godzinie. Ale mówią, że trzeba więcej, więcej i więcej. No, mówię, tak zależy wszystko, co my chcemy osiągnąć. Jeśli chcemy trafić do jakiejś super orkiestry, no to od rana do wieczora byłoby jak najbardziej. Ale w moim przypadku bardzo chciałam jeszcze mieć życie poza tym, żeby nie zamykać się tylko na ten instrument. A jakie cechy musi mieć osoba, która chce zacząć grać na skrzypcach? Na pewno samozaparcie, na 100%. Trzeba mieć po prostu mocną wolę, chęci ogromne. No i nie poddawać się, jak coś przestaje ci iść. A na tym instrumencie grając, to zazwyczaj nie idzie wszystko tak, jak chcesz. A ile kosztują dobre skrzypce? Dobre skrzypce. Ogólnie są, tak jak mówię, to wszystkie skrzypce są dobre, tak? Jak nie ma brzydkich kobiet, to tak, skrzypce wszystkie są dobre. Oczywiście są skrzypce lutnicze, tak, manufakturowe i jeszcze na przykład fabryczne. No to fabryczne nie polecam, mimo że ludzie kupują dla początkujących uczniów. To można oczywiście w rejonie nawet 300 zł kupić, ale nie polecam. W rejonie 1000 już można kupić takie właśnie fabryczne, w miarę okej. Okay. Jeśli mówimy o lutniczych, na przykład takich, bo to są lutnicze, no to są o wiele, wiele droższe. Lutnicze się zaczynają od 7-10 tysięcy złotych wzwyż. No oczywiście Stradivarius i Guarnelli to nie wchodzą w rachubę, ale no wiemy tak, że są w milionach oszacowane. Tak jak na przykład niedawno altówkę Stradivariusa, to chcieli sprzedać za 46 milionów dolarów. No jak ktoś ma takie pieniądze. Można? Można. Tak. A twoje skrzypce ile mają lat? Moje skrzypce, powiem ci tak, tutaj mamy napisane autora tych skrzypiec, lutnik Herzlik. Czy, nie widzę. Tu, tam w środku, jak się zajrzy. A, tak, tak. Tak, i to jest właśnie lutnik Mr. Hausler, nie wiem, nie czytam po czesku, ale tak mi się wydaje, że to jest napisane. On się urodził na początku 1900 roku, 1903 chyba bodajże. No i wiesz, licząc na to, że nie wiem, zrobił te skrzypce 30 lat później, no to już można stwierdzić, że no prawie stuletnie, tak. To powiem ci, też mnie znowu zaskoczyłaś, no. To jest jego dzieło, w środku jest właśnie naklejka autentyczna, to jest wszystko, no... Robił właśnie ten człowiek. Czyli bo to lutnicze są wykonywane przez jedną przez osobę, jedną osobę tak. Manufakturowe? Przez kilku. Przez kilku, tak, a fabryczne, tak, tak. Fabryczne no to wiadomo. Nazwa wskazuje. Tak. Tak, te skrzypce były, może nie wiem właśnie, czy akurat te, bo więcej informacji niestety nie ma nic na tych skrzypcach. Wiem, że ten autor, on się wzorował na właśnie Stradivariusie, Stradivari i Guarnelli. I jego jakby formy i modele to właśnie on robił pod te skrzypce. Te akurat są, powiem ci tak, pochwalę się, bo te skrzypce mają jeszcze taką ciekawą główkę. No właśnie widziałam na Instagramie, tak się tak, zaciekawiłam. Wyjątkowe, ponieważ mają główkę w kształcie lwa, tutaj z czerwonym językiem. Powiem ci, że lepiej chyba wybrać nie mogłam. To jest, jak ja mam taką ekspresję, którą wychodzę na scenę i czuję tą ekspresję, jak jeszcze spojrzę na tego lwa, to mówię, tak, jesteśmy jednym całym. Zawołuję świat. Tak, dokładnie. A kiedy do ciebie trafiły? Jak jeszcze byłam za mała na nie. Jeszcze byłam taka, chyba na połówce grałam i rodzice... A połówka to? Połówka to jest na takie pół. Skrzypce. Takie skrzypce na pół, tak. Skrzypce. Tak. Tak, i właśnie rodzice mi kupili te skrzypce.
Powiem Ci, że no, musieli sprzedać dom i jeszcze dołożyć troszkę. No to no. Źle, nie źle. Powiem Ci, że to ja ich podziwiam, bo to trzeba być bardzo pewnym, że to dziecko będzie chciało dalej grać na tych skrzypcach. Przecież to już może nie miałaś wyboru. No może nie miałam wyboru, ale wiesz, zainwestować praktycznie wszystko, co się miało w ten jeden kawałek drewna, że tak powiem, z grubsza, to... Będzie aż odczułam stres, że zaraz coś z nimi zrobię. Oj, chyba będę musiała za jakąś obstawą chodzić. Dobrze, że się dowiedziałam, że tyle kosztuje potem. To jeszcze tak na koniec. Jakie jest Twoje marzenie odnośnie grania na tym instrumencie? Marzenie na pewno takie, że nie chcę, żeby to mnie zbrzydło. To jest po prostu numer jeden, ponieważ znam muzyków, którzy poświęcili całe życie temu i już później nie chcą, bo już, no, tu. Całe życie, tak, tylko całe życie, to? Dokładnie, dokładnie. Więc bardzo mam wielką nadzieję, że będę miała miłość do końca życia. I no i co jeszcze? Marzenie takie, że chcę troszkę, wiesz, wybić się dalej, wybić się poza swoje miasto, czy tam, gdzie jeszcze gram, na większe sceny, oczywiście, jak to każdy artysta chciałby, prawda? Tak, tak. Mieć więcej niż 300 osób na sali, no, tak. Także tego Tobie życzę. Dziękuję, aby się spełniło. Dziękuję za zaproszenie. A ja dziękuję za udzielenie odpowiedzi.